Marvel's what if, tudzież marvelowe a gdyby. Co by było gdyby, powinno być najlepsze? Tak mi się wydaje. Ja zawsze mam takie powiedzenie, że w momencie, w którym w uniwersum komiksowym wprowadzimy już takiego rekina, którego nie da się przeskoczyć zgodnie z idiomem Jumping the Shark, to wtedy trzeba wprowadzić albo jeszcze większego złoczyńca, i to jest to, co Marvel robi, albo zrobić multiwersum, o którym sobie rozmawialiśmy już troszeczkę przy Loki. Dokładnie. I zastanawiać się na temat różnych scenariuszy, jak to się fachowo mówi, kontrfaktycznych co by było właśnie gdyby. I tutaj zaczynamy sobie parować na przykład bohaterów, którzy by się nigdy nie spotkali, I... albo uniwersa. I to jest ciekawe, bo wiesz, jak zapowiedziano tą animowaną antologię w formie serialu, która ma 9 odcinków, oryginalnie miała mieć 10, to nikt jeszcze wtedy nie wiedział do końca, że to będzie tak naprawdę oparte tak? na kanonie Marvel Cinematic Universe związanym z multiwersum, że to multiwersum otworzy te drzwi do tak wielu różnych alternatywnych rzeczywistości. Ludzie myśleli, to będą po prostu sobie takie różne historyjki, może jakieś odrzuty scenarzystów, które gdzieś tam powstały po drodze. Natomiast rzeczywiście wszystko to jest spajane przez ideę multiwersum i postać Watchera. Tego obserwatora, którego gra Jeffrey Wright, który będzie dość ważny z perspektywy fabuły, i tak naprawdę łączy wszystkie odcinki, a w szczególności pod koniec ósmego i dziewiątego odcinka, gdzie rzeczywiście te bariery zostają um, zburzone. No, mówimy ze spoilerami, bo to będzie nasza recenzja wszystkich dziewięciu odcinków i generalnie całego tego sezonu. Natomiast to, co pomyślałem, że mogłoby ciekawie urozmaicić nasz odcinek, to jest to, żebyśmy do każdego z nich, jeżeli będziemy mieli wenę, dorzucić swój wariant czy swoją wersję tego, jak mógł wyglądać ten odcinek. Bo ja nie będę ukrywał, no to jest jeden z moich zarzutów co do tej serii, to że ona jest tak naprawdę remiksem Marvela. To jest remix. Patrząc na potencjał, jaki drzemie w multiversum i w takim formacie, który jest antologią, to można pozwolić sobie na tyle, na ile pozwalają sobie twórcy Love, Death and Robots, robić hmm. formaty gatunki w cały świat, korzystać z całej puli bohaterów, którzy nawet nie są dostępni w filmach Marvela. Jeszcze. Jak fantastyczna czwórka, jak Wolverine, jak Deadpool. Można to zrobić, ale to się nie stało. Sorry, że zaczęliśmy już od razu od krytyki, tak naprawdę całego sezonu, ale to jest ważne, żeby było jako podpórka do tych naszych historii alternatywnych, do każdego z odcinków i ja się nie chwalę, ale chciałbym, żebyście poczekali do 8-9 odcinka innych alternatywnych propozycji tego, co można by zrobić z postacią Altrona i burzeniem tak naprawdę ścian multiwersów, a nawet wprowadzeniem pewnego poziomu meta i burzenia <coughs> wink, wink, czwartej ściany. Zacznijmy. Zacznijmy od pierwszego odcinka. Pierwszy odcinek, czyli co gdyby Captain Carter została pierwszym Avengersem? Czyli Peggy Carter zostaje tak naprawdę Steven Rogersem. I to jest taki wstęp, który jest dokładnie tym, co ja nazywam remixem. Mamy dokładnie te same bity, które widzieliśmy w Captain America the First Avenger. Mhm. No Tylko... i mamy też gender swap, prawda? Tylko, że zrobione dobrze. Nie tak jak w innych franczyzach, na przykład w Bondzie gdzie wiadomo, że nie zrobimy z Jamesa Bonda Jezamine Bond ani Jacqueline Bond. I tutaj mamy nową, pełnokrwistą postać, która wszelako w tym wariancie czasowym rozwinęła się dokładnie tak samo jak Steve Rogers w swoim świecie. I w ten sposób te postaci ze sobą nie konfliktują. I od razu powiem, że jeżeli chodzi o gender swap w uniwersach superbohaterskich, uważam, że to jest dobry scenariusz do realizowania tego rodzaju mm -hmm. pomysłów. No, ja muszę pochwalić w tym odcinku, bo będę na to zwracał uwagę. Voice acting, który generalnie jest na stosunkowo niskim poziomie, jak na serię animowaną ze względu na zaangażowanie oryginalnych aktorów. I ci aktorzy, którzy są od długiego czasu Voice Aktorami, wypadają lepiej. Ale Hellie Atwell, która gra Peggy Carter mm. także w filmowym uniwersum Marvela i w tym animowanym także wypada bardzo dobrze. Bo to jest wreszcie ten moment, kiedy. Postać drugoplanowa może stać się superbohaterką. I to mhm. jest fajne. To pokazuje ten przynajmniej zaczątek potencjału, jaki ma w sobie idea What If. Więc ten, podpisuję się pod tym gender swapem, o którym mówisz, zrobionym właściwie, ale podbijam też ten fajny pomysł, który uwalnia potencjał w wyobraźni, kiedy Steve Rogers, Captain America, nie staje się Kapitanem Amery Ameryką, ale staje się pierwszym Iron Manem. Czyli widzimy Howarda Starka, czyli ojca Tony'ego Starka, który on to, pierwszy, buduje pierwszą zbroję, czy też suit Mark I i wchodzi do niej Steve Rogers i zostaje pierwszym Iron Manem. To jest taki nice touch, to jest to, co jest fajne. A sam odcinek jest taki dość przewidywalny, nie jest rewolucyjny i wciąż, nawet kiedy od, odchodzisz, czy wydaje się, że odejdziesz trochę od tego, co znasz z Marvela, to kończysz na takim samym akcencie. Czyli mhm. Peggy Carter w jakiś sposób znajduje się we współczesności. Tak jak Steve Rogers przez zamrożenie czy też hibernację trafił do naszych czasów współczesnych. Więc jest to, jest to, jest to dobry pomysł, ale ja mam lepszy. A mam no mówić, tak? No, no dobra. Dawaj, dawaj. Wiesz, tak jak zawsze patrzyłem na Steve'a Rogersa, kapitana Amerykę, tak patrzyłem na tego wysokiego blondyna o pięknych, niebieskich oczach, to myślałem, to jest prawdziwy aryjczyk. I co by było, gdyby Captain America po wzięciu serum dostał koku na Muniu, tak jak bardzo wielu innych, którzy przyjmują super serum, i przeszedł na stronę wroga? Wygrał serum i stworzył prawdziwych supersoldatów, na których zależało nazistom. I co gdyby wygrał Trzecią Wojnę? I co gdyby został prawdziwym Firerem, znaczy prawdziwym, zastąpił ówczesnego Firera i przejął władzę nad światem, wprowadził najbardziej brutalny system totalitarny, jaki istnieje? I nowy porządek zaprowadzony przez supersoldatów, stworzonych na jego wzór. To mi się wydaje ciekawsze. Aha. To jest to jest ciekawy pomysł, bo to jest połączenie tej idei, która była kiedyś z Supermanem, który działał na rzecz w komiksach, na rzecz trzeciej, nie trzeciej Rzeczy, tylko na rzecz Związku. Związku Radzieckiego, Związku Radzieckiego oczywiście, Taś. tak. Plus jeszcze ja bym powiedział, że można było podkręcić to do dziesiątki i zastanowić się na temat tego, co z Hydro, prawda? Może byśmy wreszcie dostali narrację z perspektywy tej organizacji, prawda? Z wnętrza jej mógłby działać Steve Rogers i wtedy być może Red Skull miałby troszeczkę inną funkcję niż do tej pory, ponieważ Red Skull właśnie w tym odcinku konkretnym został potraktowany jeszcze bardziej po macoszemu niż w oryginalnym filmie Kapitan tak. e, Ameryka, gdzie, gdzie po, prostu jest, po prostu jest antagonistą, który musi zostać sklepany, ale ponieważ teraz mierzy się z kobietą, to jest sklepany szybciej. E, I w zasadzie tylko tyle. Więc ale mamy zobacz... taką typową female power fantasy, która działa jak najbardziej, więc rzeczywiście przekazanie tego jeszcze z innej perspektywy mogłoby zaostrzyć trochę Narrację. Ja bym Red Skull'a pozbył się od razu. Ja bym pokazał Steve'a Rogersa, który miażdży mu tę czerwoną czaszkę. I to jest koniec. Mnie bardziej by interesowało, w jaki sposób Steve Rogers spina się po szczeblach władzy w Trzeciej Rzeszy i zajmuje miejsce firera, jak wprowadza nowy porządek. Ja zawsze widziałem w nim, zawsze było w nim coś takiego, wiesz, Bąkiewicza. Takiego ciężkiego Bąkiewicza, który jest tak. Taki, wiesz, oddany ojczyźnie w sposób patologiczny. Mm -hmm. e, nie kwestionują, no dobra, w filmach było, że kwestionował, prawda, to co, to, co, to co robił Shield i tak dalej, stąd fabuła drugiej części, ale on ma potencjał na bycie faszystą albo nazistą i jakby został Führerem i wprowadził nowy porządek w jego wykonaniu w oparciu o super serum, I'm all in, w sensie, I'm not really all in, co do takiej wizji, ale chętnie bym o tym posłuchał. No zwłaszcza, że byłaby też okazja do, do kreatywnych cytatów z człowieka z Wysokiego Zamku. O. I, 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 i albo jeszcze Panie idźmy to dalej, dalej, Wolfensteina. Tylko Bidżyn Blaskowicz rzecz. mógłby zatrzymać Steve'a Rogersa, ale, który ale jest właśnie nazistą Steve'erem. To jest, to jest potęga idei multiverseum. Znaczy, ja zawsze śniłem o takiej sytuacji, w której mielibyśmy światy fantastyczne, które zaczynają się za sobą rzeczywiście łączyć. I to się A. Marvelowi w pewnym sensie udało tak. w momencie, w którym Disney wykupił Marvela i całą resztę. To poczekaj na. Prawa autorskie zyskał zaraz. Poczekaj nie? na. O, już trochę nachodzisz na spoiler tego, co mam w przypadku ósmego 9 odcinka. A główka pracuje, kreatywny jesteś. Wiedziałem, że trzeba podkręcić naszą kreatywność o jeden stopień wyżej w tym odcinku, więc myślę, że będzie ciekawie. Drugi odcinek. Co gdyby Czala, czy też Czala, został Dla mnie to jest fajny odcinek, kojarzący się taki z kinem nowej przygody. Mhm. Najbardziej no trochę... chyba humorystyczny z całej, z całej serii, bo wyłączam Gdy... ten jeden odcinek, o którym zaraz powiem bardzo dużo krytycznych rzeczy. Mówisz o to, że? Tak, tak, tak. A, okej, okay, okej. Okay. No, zombie, też był dość zabawny, ale zaraz do tego przejdziemy. Mi się podobało to, że on miał takie elementy typowe dla gatunku Heist, movie. I oczywiście podobało mi się to, jak zagrał Chadwick Boseman. Wiele mm -hmm. osób przypuszczało, że to będzie jego ostatni występ. To nie był jego ostatni występ, bo jego postać wielokrotnie wraca w, w tej serii. Natomiast powiem ci, nie do końca podobało mi się, jak wykrowano tę postać, te czali w formie Star-Lorda. To jest, dla mnie, Marvel What If jest historią niewykorzystanego potencjału. I nawet ta postać, ty czali jako Star-Lord jest niewykorzystanym potencjałem, bo brakuje w nim takiego zawadiaki. Brakuje mm -hmm. trochę takiego urwisa. Jak ja na niego patrzę, to myślę, to mógłby być prawdziwy Han Solo. W sensie Peter Quill, który jest Star-Lordem, ma w sobie coś z łapy i z Dzieciaka. A... E Indiana Jones czy Han Solo. Nie przypadkiem jest to za każdym razem Harrison Ford. Mam tak. sobie coś takiego z takiego Urwisa, nastoletniego, ale to jednak nie jest infantylny gość. I T'Challa mógł być kimś takim, mógł być takim zawadiaką, a jest taką larger than life, legendą w tym, w tym uniwersum. I nawet Thanos go szanuje, co było zabawne, właśnie jak pojawia się Thanos. Jak okazuje się, że Thanos nie jest tak naprawdę Thanosem, więc to jest dobry odcinek, taki powiedziałbym 7,5 na 10 z tym takim moim zdaniem właśnie dużym niewykorzystanym potencjałem jak poprowadzono te postaci, w sumie fabuła była, no miała kilka fajnych plot twistów, ale była dość przewidywalna, no i tyle mam do powiedzenia, póki nie powiem jaką miałbym alternatywną wizję na to. I to, ja, to ja, może, zacznę od alternatywnej wizji, bo moja jest bardzo prosta. To znaczy, ja liczyłem bardzo, jak oglądałem ten odcinek, że właśnie Thanos wywinie numer oh, wszystkim. No. Od samego początku na to liczyłem, ponieważ kom, wydał mi się kompletnie out of character w momencie, mhm. w którym powiedział: No, tak, tak, wiecie, ja w sumie mam takie nazistowskie poglądy, ale, ale no, ja staram się z tym żyć. I oni wszyscy powiedzieli: O, brzydki Thanos, brzydki, my wszyscy wiemy, że ty jesteś takim, takim no, sympaty, sympatyzujesz z niefajnymi, brunatnymi. Ideami, ale, ale tak to już nas nasz Thanos tak już ma. Och, bardzo mi się to nie podobało, i liczyłem na taką woltę w którymś momencie, w której się okaże, że Thanos rzeczywiście wcale nie wyrzekł się tych swych poglądów, jak przystało na porządnego śmierciożercę i powraca. Na, oczywiście na ciemną stronę mocy, więc strasznie się zdziwiłem, że finalnie do tego nie doszło. I to byłby mój pomysł na to, żeby się pobawić mhm. fabułą tego. Zwłaszcza, że te czala w roli Starlorda lorda jest, wydawał mi się bardzo. Taki, takim właśnie typowym westernowym stróżem prawa, mhm. dobrym, który bym w życiu nie przewidział takiego plot mhm. twistu. I być może właśnie to mogłoby być asumptem do tego, żeby wygrać te, ten e, dysonans pomiędzy tymi dwoma postaciami. Powiem ci tak jak Tom Hardy do Josepha Gordona Lewita w filmie Incepcja, kiedy wyczarował sobie granatnik, kiedy tamten wyczarował pistolet. Why don't you dream a little, little bigger, darling? E, ja też myślałem o Thanosie w tym odcinku. I wyobraziłem sobie odcinek, w którym mamy historię Thanosa, który nigdy nie skręcił w stronę swoich radykalnych poglądów. O. Oh. Widzimy moment, w którym siłował się z tymi poglądami i ostatecznie walczy o dobro swojej planety, taką jaka jest. Czyli nie próbuje dokonać depopulacji, że tak powiem. Nie staje się radykałem. I widzimy jego karierę polityczną, widzimy, jak zdobywa wysokie urzędy. Odcinek kończy się tak, że jego planeta atakują brocznie Avengers i Ora. musi ją bronić przed Avengersami. Ora. To znaczy, jest dokładne odwrócenie tego, co znamy z całego Marvel Cinematic Universe. I widzi, że cała jego planeta stoi przed obliczem zagłady, bo zaatakowali go superbohaterowie, którzy wcale nie są tacy, znaczy są super, ale niekoniecznie dobrzy, z jakiegoś innego wymiaru. Rozpoznajemy tam Iron Mana, rozpoznajemy tam Thora. Ale Thanos musi zrobić wszystko, co może, żeby obronić swoją planetę, czego już nie widzimy. Mm -hmm. Bo na tym się kończy odcinek. Także wiesz, wyciągaj granatnik i dotrzymaj kroku. To byłoby, to byłoby faktycznie interesujące, bo to wtedy, wtedy mielibyśmy taką klasyczną subwersję. I. Yy... I zarazem również okazję do tego, żeby pokazać taką bardziej optymistyczną, utopijną wizję tego, co można zmienić w galaktyce. Hmm? I zrobić to, czego nie zrobiono w odcinku z Kilmongerem, do którego za parę chwil przejdziemy. To znaczy, bardzo często w recenzjach pojawia się informacja: Ten odcinek pokazuje w nowych okolicznościach Kilmongera, ale w żaden sposób nie dowiadujemy się niczego nowego o tej postaci. Mhm. Ale jeżeli przeprowadzisz taką postać jak Thanos, przez zupełnie nowe okoliczności, I pokażesz jego przemianę w innym kierunku, to dowiadujesz się czegoś nowego o tej postaci. Patrzysz na nią z innej perspektywy. Zwłaszcza, że Thanos od samego początku był projektowany jako postać niejednoznaczna. To właśnie nie był taki typowy szwarc charakter Tam, jak Red Skull. Tylko to była postać zniuansowana, więc faktycznie bardzo. pokazanie jej rozwoju w innym kierunku mogłoby być bardzo interesujące. Wyobraź sobie go jako no naprawdę takiego senatora rzymskiego, który walczy o utrzymanie republiki. No tak. Więc wiesz, ja tu wi gdzieś tam były przebitki, w sensie on, on mówił o swojej planecie w Infinity War i o tym, że się spierał z jakąś radą co do tego, co zrobić mhm, z przyszłością tej planety. I ten moment krytyczny, w którym on tak naprawdę wybiera inną drogę, czy inne rozwiązanie polityczne, to jest dla mnie ciekawe. Odcinek trzeci. Co gdyby Ziemia straciła swoich Avengersów? Mm. No, trochę tak. No. <laughs> bo, bo to jest. Mam problem z dwoma odcinkami tej serii i ten problem wynika z mojej. Skrajnie negatywnej krytycznej oceny dwóch filmów Marvel Cinematic Universe, to znaczy Black Widow i Captain Marvel. I w jednym i w drugim przypadku mam wrażenie, że starano się w tym odcinku ewidentnie chodziło o czarną wdowę, pokazać, że ta postać ma sens i jest o wiele bardziej złożona, skomplikowana i lepiej napisana niż to finalnie się okazało w filmach. Było dużym rozczarowaniem dla wszystkich, jak, jak Black Widow została śmiercona w Infinity War. I, I myślę, że tutaj starano się zrekompensować drugie rozczarowanie, które przyszło. Potem, jak wszyscy mieliśmy nadzieję, właśnie na taką piękną Origin Story e, czarnej wdowy i film, który by oddał jej sprawiedliwość jako postaci, to się nie stało. Mnie się bardzo podobał ten film. Okej. Okay. Mnie się wściekle nie podobał. Kończymy odcinek. E, I tutaj. E, i tutaj e, Wydaje mi się, że oddano jej pierwsze skrzypce właśnie po to, żeby, żeby zrekompensować to co, to, co się tam nie udało. Ja bym się spierał yy, z tobą, bo ja nie uważam, że jej oddano pierwsze skrzypce, ja uważam, że Samuel L. Jackson i jego Nick Fury miał tyle samo do powiedzenia w tym odcinku. Okay. Na pewno podobało mi się to, że to był fajny Mystery Movie i że Plot Twist, czy też odkrycie, kto był mordercą, było mm -hmm. zaskakujące. Było tak, ciekawe, to byłem! What? Michael Douglas, there was you! Więc, jakby to, że pojawił się Hank Pym, to było naprawdę fajne. Podobał mi się Loki, który pojawia się i mówi: oddajcie mi mordercę mojego brata. To, to było. Monik, to... Muszę mhm. przyznać, że to był rzeczywiście moment, w którym mi się z serducho poruszyło, ponie... mhm. bo zawsze, zawsze liczyłem, że w Lokim znajduje się tego rodzaju tak. pokład człowieczeństwa, nazwijmy to, tak. I, i rzeczywiście, że, że te uczucia braterskie wybuchną w nim dopiero wtedy, kiedy już będzie za późno. Nie, ale... E, ale równocześnie była to taka ładna power fantasy na ale temat tego, tofne... co można byłoby zrobić Krzyż tofne, na czele jakby... Hasgardu. Bo Bądźmy ze sobą szczerzy, znaczy za każdym razem, jak Loki wiedzie w tej serii, będziemy o nim wspominali, to będziemy się zmieniali w dwie formy. Girls. Więc takie są fakty. Mój alternatywny scenariusz na ten odcinek: Ant-Man, ale w wykonaniu Hanka Pyma, którego nie było w zasadzie w filmach, i Wasp w wykonaniu Michelle Pfeiffer, którzy oboje utknęli w Quantum Realm i podróżują w czasie. Hmm. I podróż w czasie. Tak naprawdę reprezentuje rozwój ich małżeństwa, rozwój ich związku i prowadzi ostatecznie do rozpadu ich małżeństwa. Czyli wracają do rzeczywistości, wychodzą z Quantum Rem, ale już się nie kochają. O. O. Czyli jakby metaforą faz w związku, relacji, małżeństwie, byłyby kolejne miejsca, w których lądują na osi czasu. Mhm. No Mielibyśmy tutaj wtedy tę głębię, które, której nie było. To prawda, emocjonalną. Eee, oprócz oczywiście tego mystery movie, który się tutaj pojawia, no zgadzam się. Podpisałbym się pod taką wizją. Dziękuję bardzo. To jedziemy z kolejnym odcinkiem. Proszę pana. Co gdyby? <śpuszczam> Przepraszam. A gdyby? <śpuszczam> A gdyby? <śpuszczam> A gdyby? Doktor Strange był profesorem. Nie żartuję. A gdyby Doktor Strange stracił swoje serce zamiast rąk? To jest najlepszy odcinek w tej serii. Tak. Absolutnie. Absolutnie. Nie tylko dlatego, że występuje tak. tam doktor Strącz, który jest magiem, ale nie oszukujmy się, to jest 90% powodów, dla których ja się pod tym podpisuję. Ale, ale tak, ja, doktor Strącz wydaje mi się, że będzie w ogóle centralną postacią nadchodzącej fazy, czy w zasadzie trwającej już nowej fazy Marvela. I bardzo się cieszę, że dano mu tutaj. W, wieść prym, tak jak winien. I wydaje mi się również, że to jest jeden z nielicznych odcinków, a na pewno jedyny w tej serii, który przemyśliwuje faktycznie, co to znaczy gdybać, co to znaczy tworzyć nowe światy za każdym razem, tak. kiedy zadamy sobie to pytanie kontrafaktyczne. bo przecież doktor Strange cały czas usiłuje zapobiec temu wydarzeniu, które jest fundujące. Cały czas, nie pamiętam, jak ono jest w oryginale nazwane, Absolute Point chyba. Mm. I, Nexus i, Point? Czy Nexus Point, coś takiego. Mm -hmm. Tym Punktem zwrotem tak, tak, w każdym razie tak, tak, jest tak. oczywiście śmierć. E, czy metaforycznie rzecz ujmując, ten moment, kiedy umiera mu serce prawda? Mm. I, i traci je. E, i, i, stara się, I stara się reiterować te, te fabuły tak? w grze wideo, loadując wcześniejszy stan i sprawdzając, co może zrobić, żeby, tak. żeby powstrzymać to Znakomicie to zostało powiedziane. Przypomniało mi to film Predestination, który uwielbiam. Tak, e, tak, tak. Ja tak, ba tak. Bardzo, bardzo lubię igranie z, z czasem. Mm -hmm. I jeszcze zarazem jest to znakomite, obok. Historii alternatywnych z Love, Defend, Robots. Przedstawienie tego, jakim ciekawym, interesującym narzędziem jest narracja kontrfaktyczna. że masz ten punkt, który łączy dwie linie czasowe i dywergencje. I ten, mhm. ten, ten moment, kiedy one się rozwidlają i tutaj faktycznie się rozwidlają one na dwa światy, nie tylko dwie, dwa plany i dwóch alternatywnych doktorów to... Strangejów. Znaczy, ja mogę mówić o tym odcinku naprawdę długo. Postaram się być bardzo hmm zwięzły dla mnie to jest fantastyczna podróż bohatera, która jest dokładną alternatywą do tego, co miało miejsce w, w pierwszym origin filmie doktora Strange'a i Stephen Strange zawsze miał w sobie potencjał na to, żeby być arcyzwłoczyńcą. Zawsze. A. Jego ego, jego arogancja, jego obsesja, która prowadzi go do tego, że zostaje doktorem Strange'em, równie dobrze mogła go doprowadzić do tego Strange Supreme. Który, która jest alternatywną wersją, która się rodzi w tym odcinku. I wiele osób też zaznaczało na forach, że szkoda, że tak nie wyglądał pierwszy film. To mógłby być pierwszy film. Mm -hmm. e, myślę, że to byłoby ryzykowne z perspektywy… To byłoby bardzo odważne, tak. Tak, ale e, bardzo mi się podobało… Znaczy, zacznę może od tego, że wielkie brawa dla Benedykta Cumberbatcha, który okazuje się fenomenalnym voice aktorem. Ale to nie jest pierwszy raz, bo to jak on gra, grał… Smaug, chociażby. Smaug, oczywiście. No. Znaczy, Powiedzmy sobie to wprost. Te, te, te dwa nazwiska, na które będziemy reagowali jak fangirls, Girls, to są Dwaj Brytyjczycy. Mm -hmm. to, jest, to jest oczywiście Tom Hiddleston grający Lokiego i Benedict Cumberbatch grający doktora Strange'a. To są tak wybitni aktorzy. Są naprawdę fenomenalni aktorzy, którzy cieszą się tymi rolami. I ak aktorsko, głosowo, e, Cumberbatch wypada znakomicie. Naprawdę. Mm -hmm. e, bardzo podoba mi się, jak widzimy to stopniowe przekraczanie granicy. Coraz bardziej posuwa się naprzód doktor Strange, coraz bardziej przechodzi z jasnej na ciemną stronę mocy. To jest niemalże namacalne. I cała ta sekwencja, która pokazuje... Ona jest świetnie zmontowana. A nie zawsze ten serial i każdy z odcinków jest dobrze wyreżyserowany. A jest cały czas reżyserowany tylko przez jedną osobę, którą jest Brian Andrews. O tym jeszcze będę mówił. Ale ta sekwencja, w której... Non stop, widzimy jak powtarzaj, i powtarzaj, i próbuje mu ratować i ponosi porażkę, próbuje mu ratować porażkę. To by się skojarzyło z Predestination w całości, mnie się skojarzyło z Edge of Tomorrow, Edge kiedy of to Tom tak. Cruise próbuje. I on wie, już widzisz, czemu on jedzie taki smutny z nią autem, bo on wie, że ona znowu zginie, i ona znowu mm -hmm. zginie. On już ma dość obserwowania, jak osoba, w której się zakochał, umiera na jego oczach. I jak o tym pomyślisz, to zdajesz sobie sprawę, jakie to piętno wywiera na tej osobie. I to jest ta sekwencja, która jest fenomenalna. Jak on już jedzie samochodem i ona mówi, czemu jesteś taki smutny? I druga sekwencja, która mnie absolutnie powala, w innym tonie utrzyma, to jest ta cała sekwencja, którą ja nazywam wchłanianiem kolejnych pokemonów. Mm -hmm. Czyli kiedy rodzi się prawdziwy Strange Supreme. Trafia na Ktulu, <ścoughs> czy tam postać w uniwersum Marvela, która jest takim odpędnikiem Ktulu, Mówi, o panie, muszę zamknąć szkatułkę. I wchłania 10 tysięcy innych potworów przez 100 lat. No, no, ja miałem nerdgazm wtedy, bo tak. wreszcie widziałem, że jest jakaś porządna inkantacja magiczna w tym świecie, czyli coś, za co uwielbiałem zawsze Ligę Sprawiedliwych, animowaną i uniwersum DC, w które bardzo romansowało z mitami z magią i brakowało mi za zawsze tego zawsze u Marvela. I ten odcinek mi absolutnie to wszystko mm. zrekompensował. Co więcej, Strange Supreme się oczywiście później przydaje w tej akurat swojej inkarnacji, tak. bo gdyby miał się mierzyć z tym, co nadchodzi w i dziewiątym odcinku w swojej wcześniejszej postaci, mógłby mieć poważne problemy, nawet z okiem Agamotto. Niemniej absolutne tutaj się w dwóch miejscach podpisuje, dwie świetne sceny, jedna i druga będące swoją drogą repryzą tej pamiętnej sceny z końcówki doktora Strange'a, w której pokonuje on ten tak. straszliwy byt. Nie pamiętam Dor oczywiście. Mamu, i, to Dor mamu, oczywiście. I, i, pok I pokonuje po pierwsze właśnie mocą umysłu swego, ale po Drugie, dzięki wykorzystaniu pętli czasowej. Tu w dwóch przypadkach tak, to się dzieje. Tak, tak. tak Przepięknie dokładnie. ten odcinek romansu jest czasem. Jest, Bardzo to jest dobrze jest, jest pięknym odcinkiem o rozpaczy i upadku jednostki. Mhm. E, I do tego potężnej jednostki. I też pochwalę ten plot twist, w którym Strange Supreme zabija tego doktora Strange'a, którego znamy, i wchłania go. Pochwalę super mroczny koniec, w którym widzimy, że Strange Supreme zniszczył całe swoje uniwersum, i ono się zapada. A Watcher mówi, no i chuj. No to w zasadzie to co mówi. No mówi trudno. Nie mogę ingerować, co prawda złamie potem wszystkie swoje zasady. Ale tutaj nie mogę ingerować i potem przyjdzie do niego z podkulonym ogonem. To swoją drogą też jest odcinek, który prowadza bardzo e, interesującą mechanikę, nazwijmy to językiem gr growym, e, do świata Marvela. To znaczy faktyczna możliwość e, zniszczenia wymiaru, czy jakiegoś, jakiejś wersji świata i zredukowania jej do wymiaru kieszonkowego, tak, pocket dimension. Tak, to tak. jest bardzo interesujące. Ale to jak to pięknie jest ukazane na koniec, jak widzisz tą całą ciemność, ten jeden maleńki kryształ. Tak. E, o Jezu, jakie to jest pobudzające moją wyobraźnię. Bo to jest wizu, wizualnie jest tak, przepiękny tak. Ten, ten odcinek. Rzeczywiście widać, że tutaj... To był ten moment, jak oglądałem serial, że zrozumiałem, że tą multiversum zaczyna działać, bo wcześniej mhm. to były takie wprawki. Tak, Faktycznie, tak. co by było gdyby, a to tutaj, zobaczyłem, był to tak, był tutaj zobaczyłem... To nie tutaj zobaczyłem to, co się był... dzieje. Jak rzeczywiście zadasz sobie to pytanie mm -hmm. i zaczynasz wytwarzać rzeczywistość za nim? Ja, ja nic bym tu nie zmieniał. Dla mnie to jest. Ja też tak, mm -hmm. powinien War If, tak powinien wyglądać Marvel Wario i tak powinno wyglądać pozostałe osiem odcinków w zasadzie. Natomiast... Ale Zauważ, że, że zaletą tego odcinka jest to, że on się jednak koncentruje wokół jednej postaci i jest ona czytelną, centralną postacią, wokół której jest cała narracja formowana. I, i myślę, że może to być kluczem do sukcesu, bo w poprzednich przypadkach mamy wrażenie. Że nic nie było takiego szczególnego i w Czarnej Dowie, i Tyczali, i, i całej reszcie, co by sprawiło, że mogliby oni realnie wpływać na kształt multiversum, bo jednak to, to nie jest ten poziom mocy, którą dysponują. Bo to jest studium bohatera, character mhm. study. To jest dokładnie to, co zaproponowałem z Thanosem, który wybiera inną ścieżkę. Tak. To jest dokładnie to samo, co zaproponowałem z Hankiem Pymem i Wasp których małżeństwo się rozpada, czyli to jest tylko pretekst do historii małżeńskiej. Swoją drogą polecam uh, A Marriage Story, który jest uh, na, na HBO, pięciodcinkowa miniseria na podstawie Bergmana, więc można się tym pobawić i to pokazuje pełny potencjał, tak jak dokładnie powiedziałeś, pełny potencjał tego, co daje nam Marvel's What If. Ale piąty odcinek, który był krytykowany, a dla mnie jest zachwytem, Czyli what if zombies? Jakby Muszą być zombie. Nie ukrywa, to, to mi się podoba, że wszyscy mówią, co gdyby Doktor Strange stracił serce? Co gdyby świat stracił Avengersów? Co gdyby tyczala, Co gdyby zombie? Wiesz, taka totalna prostota, dumb fun, ale w fajnym wykonaniu. I wreszcie nie remix. Mm -hmm. Nie remix. To nie jest wykorzystanie elementów fabularnych z poprzednich części, czy też z poprzednich filmów w Marvel Cinematic Universe, tylko no co gdyby wszyscy zmienili się w zombie? Mm -hmm. Tam jest pewien problem z etiologią tego wirusa, bo akceptuję, że pochodzi on z Quantum Realm, bo jeżeli nie wiadomo skąd coś jest, to wiadomo, że jest z Quantum Realm. Natomiast potem problemem jest to, w jaki sposób on się przenosi i w jaki sposób dokonuje interakcji z supermocami bohaterów. Jest to niewytłumaczone i rozumiem dlaczego, ale też jest niejasne i moje, moją duszę, fana wszystkich możliwych filmów o zombie, który uważa, że najdoskonalszą, i narracja o zombie, który uważa, że najdoskonalszą robotę Zrobił autor książki, oczywiście teraz nie pamiętam, World War Z, mhm. która jest reportażem mhm. pokazującym naukowo wręcz, jak różne kraje mogłyby sobie radzić z zombimi. I to jest mój pomysł na ten odcinek to znaczy, pokazać od strony naukowej. Nie wiem, chociażby właśnie Iron Mana nie zabijać od razu w pierwszej sekwencji i Bannera, żeby się pochylili nad tym problemem w laboratorium i zaczęli spróbowali przebadać ten wirus i eksperymentowali, jak on reaguje z, na przykład z tkanką halka, a jak reaguje z tkanką ludzką. W zasadzie, skąd on się wziął w Quantum Run, tego mi brakowało mm -hmm. ten, tego elementu bardzo charakterystycznego dla narracji o zombie świetnie zrealizowanego w filmie World War Z z Bradem Pittem, mimo, że on nie ma nic wspólnego z oryginalną książką Brooksa, przypomniałem sobie. Tak, tak, tak. Synamela Brooksa. Tak tak jest. I tego mi właśnie brakowało. Tutaj właśnie, tego elementu detektywistycznego, tego mystery. Ale oczywiście akceptuję. Jest bardzo duża liczba ludzi, którzy po prostu chcą zombie i jak spytać ich, czego by chcieli w następnym filmie o zombie, to powiedzieliby, chcemy więcej zombie i żeby był miotacz ognia, i żeby żeby było dużo bomb, które spadają na te zombie i żeby było takie duże zombie, które jest większe od innych zombie. No, więc... Ale Zanim... jak porównasz mhm. na przykład ten odcinek Marvel What Ifs, Cabaneri of the Iron Fortress, anime, w której zombie są wtłoczone w świat samurajów, który przechodzi rewolucję technologiczną, to tam działy się o wiele inter... bardziej interesujące rzeczy, mimo że te same tropy były odgrywane, więc no okej. Okay. Zanim zaproponuję swoją... E... Zupgradeowaną wersję tego odcinka, bo mam tylko pomysł na upgrade, ale myślę, że jest dość ciekawy, to chciałem ci oficjalnie wręczyć e, w imieniu rady języka polskiego nagrody imienia profesora Miotka za niezwykłe odmienienie słowa zombie, mówiąc z zombimi, z tymi zombimi. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem i jestem absolutnie zauroczony z tymi zombimi. To jest zajebiste i zamierzam to zapamiętać i zamierzam to napisać w pierwszym komentarzu tego odcinka. Pamiętajcie, żeby wypominać Krzysztofowi z tymi zombimi. <laughs> człowiek ee... człowiek i wilkie ma zombie, zombie, zombie. <laughs> Mój pomysł na upgrade byłby taki, żeby podmienić bohaterów odcinka. To była świetna szansa, żebyś wyciągnął wszystkich tych cholernie drugo- i trzecioplanowych bohaterów filmów Marvela. Weź tych śmiesznych bohaterów, którzy się pojawiają gdzieś tam w Captain Marvel, tam Dr. Rambo czy jakaś inna. Weź tych bohaterów, którzy się pojawiają w WandaVision, tam siedzą w tym centrum badawczym. Weź, ee, nie wiem, bohaterów po prostu... Hepi... O! Happy Hogan tu się pojawia i on, on tu pasuje. A. Weź wszystkich bohaterów drugoplanowych, którzy nie mają żadnych mocy i spraw, żeby musieli walczyć z zombie, którzy mają moc. I, do, i, i go odcinek kończyłby się tak, że wszyscy zginą. Ale przynajmniej będą próbowali walczyć. To byłoby niedorzeczne. To byłoby śmieszne ale przynajmniej stawka byłaby wyższa. Rozumiem. Czy, on, czy oni znajdą sposób, żeby z nimi walczyć, przecież to jest Iron Man, który nie ma nóg i lata, a Happy Hogan może tylko sprzedać mu fangę w twarz. Tak. Eee, i... Racja, to, czy to jest tak absurdalne założenie, że, że zombie, które nie ma mózgu, mogłoby pilotować strój Iron Mana, że rzeczywiście można podkręcić to do dziesiątki i pójść w pełną groteskę. Tak. Ro rozumiem tę ścieżkę. A gdyby Killmonger uratował Tony'ego Starka? Eee... Myślę, że to jest jeden z najsłabszych odcinków dla mnie. Um, kompletnie nieporywający. Jest to kolejny remix. To znaczy. Znaczy, Okej, okay, no to nie jest tak, że podąża ze ścieżką fabularną, czy remiksuje ścieżkę fabularną, którą znam, ale nic nie wprowadza nowego, jeżeli chodzi o postać Killmongera. I tak Killmonger okazuje się takim, taką samą osobą, takim samym złym. Tak, nic nie zmienia. E... Ani, nie, nie, nie zmienia też zasadniczo świata, w którym, w którym się znajdujemy. W zasadzie świat, w którym Killmonger ratuje Ironmana i świat, w którym Ironman zostaje Ironmanem z... są podobne. Są mm -hmm. bardzo podobne. I moim zdaniem przyczyną jest tutaj nieprzemyślenie origin story Tony'ego Tony Starka. Nie wydaje mi się, żeby Tony Stark nie został Iron Manem. To trochę, trochę było wbrew temu, co zostało ustanowione w odcinku z Doktorem strangeem. Niezależnie tak, od tego, tak. co zrobimy, jednak jest ta predestination, jednak jest ten zapisany los, który wiąże się z o wiele bardziej skomplikowanymi rzeczami, niż tylko decyzją chwili. To, to, to mhm. nie była decyzja chwili u Tony'ego Starka. To, mhm. Wydaje mi się, że nie jest oddanie sprawiedliwości tej postaci. Yes, no. ona, ona dość żywała w nim długo i nie powstałaby, gdyby nie mnóstwo różnych okoliczności, więc mnie się w tym odcinku najbardziej nie podobało potraktowanie e, roli Iron Mana. I, i szczerze, ja musiałem sprawdzić w ogóle, kim jest Kim Monger, bo ja w ogóle zapomniałem kim jest Kim Monger. no i była mhm. tak, tak nieinteresująca nie, e, nie postać, potraktowałem ją jako w ogóle typowego szwarc charaktera, który potrzebny był w Black Panther. Tu bym się spierał i tu I myślę, tyle. wiele osób by się spierało, bo to rzeczywiście była postać, która miała konkretne motywacje, która została zraniona przez rodzinę czali, a należała to. do rodu. Aha. Natomiast ja muszę pochwalić Myka Wingerta, który podłożył głos pod Tony'ego Starka, ale zrobił to tak, że byłem absolutnie przekonany do samego końca odcinka, że to jest Robert Downey Jr. Ja też. Teraz pochwaliłeś. Był... O, nie stary. Black Widow to też nie jest Scarlett Johansson. Aha. I to jest fenomenalna robota. tak tych, Tej dwójki aktorów, którzy. Ja już. Dobra, nie będę jeszcze mówił. O tym powiem na koniec, bo ja naprawdę chcę wyróżnić voice aktorów, którzy zagrali w tej serii, i uważam. No, duży szacun tutaj. Naprawdę. Duży szacun, ja uważam, że. Powiem to na koniec. Natomiast moja alternatywna wersja, nie jest jakaś super oryginalna, ale uważam, że jest trochę lepsza. To. Mm, chciałbym, żeby Killmonger zabił przypadkiem Tyczale podczas pojedynku i przeżył traumę, która go odmieni sprawi, że zająłby miejsce Tyczale. Znaczy, wróciłby do rodziny królewskiej, nikt by nie wiedział, że zabił Tyczale. Ale robiłby wszystko, żeby odpokutować, tak naprawdę wewnętrznie, pracować na mm -hmm. to, żeby być lepszą osobą e, i otworzyłby Wakandę ze swoją technologią na cały świat. I byłyby reperkusje okay. tego i konsekwencje tego, co by się stało, gdyby, gdyby Wakanda otworzyła się na świat, na, udostępniła na, technologię. Ale na, na jaw wyszedłby wy, tak, ja wyszedł sekret w odpowiednim momencie tego, że Kilmonger zabił te czale i zostałby. Wyrzucony stamtąd z Wakandy i wtedy narodziłby się znowu Killmonger, który chciałby się zamścić. No, ale tak, to takie. Ale, ale nie, wbrew pozorom, to jest, to jest znaczące, dlatego że jeżeli za pytaniem kontrfaktycznym, co by było, gdyby nie idzie zmiana istotna świata, to to unieważnia sens postawienia tego pytania. Więc z mojej perspektywy. To jest właściwy kierunek. To, co pojawiło się w serialu, nie było właściwe, bo ja nie widziałem właśnie tej znaczącej zmiany w rzeczywistości. Ty zawsze patrzysz na świat jak na bohatera tak, i rozumiem, dlaczego zawsze. to robisz, ale ja tu postawię gwiazdkę. Ta, ta kontrfaktyczność nie ma sensu tak długo, jak nie widzisz zmiany w świecie, bądź w bohaterze. I to jest fajne. Okay. W sumie ten dualizm o. jest fajny w naszym podejściu, bo ty zawsze mówisz bardziej szkoda, że nie zmienił się świat, a ja mówię bardziej szkoda, że nie zmienia się postać. Mm -hmm. Chociaż przed chwilą mówiłem o wersji alternatywnej, w której zmienia się świat, ale tak, no może, może tak ma być. Dobra, a co gdyby, i to jest siódmy odcinek, Thor był jedynym jedynakiem, tak, czyli nie miał, nie miał brata, nie miał Lokiego. Fajny jest ten odcinek, ja wiem, że ty będziesz go krytykował, jest zabawny, jest lekki, cudowny jest Chris Hemsworth, naprawdę tak. bardzo dobrze wypada także tak, głosowo. Tak. Loki jako Frost Giant z Jotunheimu, chciałem to zawsze zobaczyć. Co by, by, co by było, gdyby Loki został w Jotunheimie? To było to duże chodzi. zaskoczenie dla mnie, tak, to przyznaję. Ale premis na odcinek pod tytułem Thor robi bibę tysiąclecia na, na Ziemi. I się napieprza przez 10 minut. Tak, z, oczywiście z Captain Marvel, czyli z postacią, która wymaga tego, żeby przekonać wszystkich ludzi na świecie, że Brillarson jednak jest likable. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ambitne zadanie, które sobie postawili twórcy. Nawet im trochę wyszło. E, chociaż nie do końca, bo wciąż wygląda jak Brillarson. Ale chciałbym powiedzieć, że, że ta wersja animowana Kapitan Marvel mnie zdecydowanie bardziej przekonuje. Tak, więc tak. chyba się udało im to zdecydowanie. Ale, ale wciąż ma taką funkcję, że, że no to ja tutaj przyjdę pozabierać wam zabawki, bo wam tutaj troszeczkę za dobrze się dzieje. Niemniej. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest najsłabszy odcinek w ogóle całej, całej serii. To znaczy w tym znaczeniu, że mogłoby go nie być. Bo wydaje mi się, że znacznie interesującym, bardziej mnie podejściem byłoby zastanowienie się nad tym, co by było faktycznie, gdyby, gdyby Tor nie miał, nie miał Lokiego. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że on by się stał wiecznym i najlepszym improjzowiczem na świecie. Raczej by się osunął w wojaczkę, w ponuractwo i tak dalej. To, w tym kierunku ja bym szedł: mm -hmm, w mm. kierunku uczynienia z opowieści o Asgardzie i o relacji między ojcem a. A, a synem takiej takiej no nordyckiej niemalże narracji. Mm. Wielkiej, poważnej, w stylu tego cudownego pierwszego tora Kenefa Branacha, który mi się tak strasznie podobał. Bardzo szekspirowskiego, jak to krana. Tak, bardzo liczyłem na powrót tego, szczerze powiedziawszy, mm -hmm. tylko podkręconego do dziesiątki. Nie, ja wiesz, że ja bym nie remiksował. Tak? Dla mnie tym zarzutem jest tak. właśnie remiksowanie. Więc ja bym poszedł w alternatywną historię, w której Loki pozostał w Jutunheimie. Czyli cała historia Lokiego, który jest gigantem. Mhm. Eee, nie mam pojęcia w jaką stronę by się to toczyło, ale domyślam się, żeby był tym gościem, który nie byłby imprezowym gościem, tylko ruszałby na podbój świata jako gigant i być może miałby do tego znacznie większe predyspozycje. Właśnie, druga rzecz, która mnie zastanowiła tutaj, to to, jak dalece zmieniła się osobowość Lokiego i znowu moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy, czy to, że, że Loki był tym, kim był, faktycznie zasadzało się na tej toksycznej relacji, którą miał z Odynem i bardzo niejednoznacznej relacji, którą miał z Torem. Czy też na tym, że jednak był e, hybrydą genetyczną, mówiąc bardzo brzydko? E, czy może wręcz na tym, że był oddany do rodziny zastępczej, nazwijmy to w ten sposób? Jest, bardzo dużo jest tutaj pytań. I to jest interesujące ciekawa. byłoby mhm. zastanowienie się nad tym, co by było właśnie, gdyby się nie zdarzyły te wszystkie te tak. trzy rzeczy. Nie tak. wydaje mi się, że mielibyśmy do czynienia z takim yo, kul, cool, ziomalskim no. Lokim, który przychodził i piona, bracie, fajną bibę robicie. E, nie widziałem tam lokim. Lokiego. Moglibyśmy mieć naprawdę, naprawdę zmyślnego Lokiego, który zawiązuje sojusz na przykład z mrocznymi elfami mm. z Niflheimu i o, po prostu o. podbija pozostałe 7 krain. Tak? I... No i masz fantazję nordycką też. To no, ja zawsze mam fantazję nordycką. Każda moja fantazja jest nordycka. Ósmy odcinek znakomity. Co gdyby Ultron wygrał? Wow, bardzo dobry odcinek. Postapokalipsa. A! Która pokazuje dwójkę bohaterów, którzy przeżyli Hawkeye i, i Black Widow, i bardzo mi się podobało to zmęczenie bohaterów. To, że Hawkeye jest na skraju już załamania nerwowego. To jak oni przeglądają te dokumenty, oni szukają tych dokumentów, Hawkeye mówi: Nie, no, przecież to nie ma sensu. Przecież to po prostu nie ma sensu. Już straciłem całą rodzinę, po cholerę. Ale... A, a Watcher, watcher za zasłony mówi: Kurwa, to jest tutaj, gościu, jeszcze sprawdź to przepiękne. I, I tu wchodzi największy plotły serialu. Ten, w którym mówisz, okej, okay, fuck, mają jakiś większy plan. Altron zbiera wszystkie kamienie, niszczy wszystko i mówi, co by tu jeszcze spieprzyć I nagle <laughs> mówi, czyli to jest głos? Watcher, który komunikował się tylko z nami z widzami, nagle zostaje usłyszany i pierwszy raz, zamiast mówić, what if? Mówi What the fuck! I Altron przebija się przez ścianę wymiarów i zaczyna walkę z Watcherem, który jest znakomitą sekwencją. Przelatują przez światy, przez uniwersa i walczą ze sobą. I Watcher myśli: cholera, chyba będę musiał złamać moją przysięgę. E, nie w czas. I to mi się naprawdę bardzo podobało. No dostaliśmy Altrona, który faktycznie jest Altronem, a nie, a nie tym, tym, tym strasznym robotem, który ma plan wyrwania kawałka Ziemi w kosmos i rzucenia jej tak, żeby było bardzo źle. Na pod Okropne, okropna fabuła. Mhm. Wolę o wiele bardziej tę polityczną część tego filmu niż te właśnie walki z Altronem. I, i wydaje mi się, że tutaj została mu oddana sprawiedliwość, to znaczy, faktycznie to jest to jest inteligentne. Posunięcie maszyny, która ma zaprowadzić pokój. Musi zdobyć mhm. najpotężniejszą broń we wszechświecie, która pozwala za stryknięciem palca to zmieniać. Tylko, że jest jeden problem. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby Altron do końca używał mocy wszystkich kamieni nieskończoności. W każdym razie nie robi tego jak Thanos. I szkoda, bo mógłby. Eee, widzimy dziwne rzeczy, które może zrobić w stylu przecinania Thanosa w pół nagle. Nie, nie Wtedy ma że tylko to jest jeden kamień, i jeszcze ma jeden kamień. Tak, a tak. dopiero potem z... czy znaczy to, to będą. Uff, Zaraz przejdziemy do finału, tak? no. do którego mam bardzo no, dużo wątków. Bo w, w zasadzie te, te dwa odcinki się ze mocno łączą. Tak, ale mam alternatywne. Mówiłem, że trzymałem parę torped na koniec, i tak, z tego, jestem, z tego jestem zadowolony, z tego pomysłu. Strzelaj. Ja ten odcinek pociągnąłbym bez zmian w zasadzie do punktu, w którym Altron niszczy już w zasadzie wszystko, już niewiele mu zostaje i dopiero słyszy Watchera. Słyszy Watchera, zabija Watchera i niszczy całe multiversum, niszczy wszystko. I mówi: to jest, to jest moja dyrektywa, ja muszę zniszczyć wszystko. Ale w punkcie, w którym niszczy wszystko, Altron przeżywa kryzys egzystencji. Mówi: Ja już nie mam celu, ja mogę się wyłączyć, ale jestem tak potężną istotą, jedyną, która została na świecie, że muszę zmienić swój cel, muszę zmienić swoją dyrektywę i staje się Bogiem. Zaczyna tworzyć świat i multiversum na nowo, co jest nawiązaniem dla mnie do przedostatniego odcinka wybitnej miniserii, jaką jest Watchmen. Zaczyna tworzyć nowy świat. Zaczyna tworzyć nowy świat, tworzy ten nowy świat. Mijają setki milionów lat i dochodzi do wniosku, że teraz kiedy stworzył świat, musi go ponownie zniszczyć. I to jest niekończący się cykl. O. Musi tworzyć i musi niszczyć. Żniwiarze. Tylko legu, trochę mniej patetyczne i łopatologiczne mm -hmm. niż w przypadku tego, co widzieliśmy w Mass Effect, zniszczonym przez trzecią był, no. Finał. Kiedy widzimy cały ten masterplan, przyznam, że merdałem ogonkiem. Jak zobaczyłem, że Watcher w ósmym odcinku pojawia się u naszego doktora Strange'a, który stał się Strange Supreme, i mówi: Stary, zjebałem tak jak ty. Musimy połączyć siły I coś zrobić Powiedziałem Yes Jednak będzie crossover Czyli nie po prostu antologia mm -hmm. Tylko jakiś crossover No i co się dzieje Pojawia się znikąd Gomora Czy tam Gamora Która jest jakąś bohaterką Która zabiła Thanosa w swoim świecie I mogę tylko powiedzieć Że jest to jeden z odcinków Które nie pojawiły się w tym sezonie Bo nie zdążyli I ten odcinek pojawił się w kolejnym sezonie Ale jest to idiotyczne Że pojawia się ta postać Która jest traktowana równoprawnie z innymi jest niezwykła niekonsekwencja w postawie Watchera. Czyli złamał swoją przysięgę już z dwa razy, ale nie miesza się w sprawy pozostałe. W sensie nie pomoże bohaterom w walce z tak. Ultronem. Nie, 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 ja nie bez, mogę już no, bardziej. To jest bez sensu. To jest idiotyczne. Jest bezużyteczność dużej części bohaterów. Bohaterem tego odcinka poza Watcherem jest Strange Supreme. Jego moc to jest 99%. A nie 1% to są pozostali bohaterowie, którzy są bezużyteczni. Te czala jest bezużyteczny, no Killmonger przecież, jest bezużyteczny. Ale przecież, ale przecież, ale przecież. Czarna wdowa strzela z łuku na motorze. O nie, nie, nie. Czarna wdowa najpierw przypadkiem znajduje w budynku tę strzałę, którą stworzyła w poprzednim odcinku. To jest Deus Ex Machina. Uh -huh. Jakby ja już wolałbym, żeby Watcher krzyknął tutaj. Albo żeby wyczarował tę strzałę. Ona nie, ona wpada na motorze do budynku. I mówi, wow, strzała tu leży. No to no, jest to, po prostu obrażanie inteligencji widza. To, to nie jest jedyna deus ex machina, bo jeszcze pojawia się coś, co, czego bardzo nie lubię w narracjach komiksowych. To znaczy, zawsze, jeżeli mamy jakąś materię, to jest antymateria. W związku z powyższym, skoro hmm. mamy Infinity Stones, to jest Infinity Stones Crusher. Och, wreszcie wiem, co niszczy kamienie nieskończoności. Ale, ale... To coś, co służy do niszczenia kamieni nieskończoności. Hola. Przypomnę, że to jest ten odcinek, którego nie widzimy i nie zobaczyliśmy, i nie wiemy, czy został użyty w tamtym odcinku. Dobra. Bo zauważ, i, bo też powiedzieć zniszczy kamienie nieskończone. No nie, nie do końca tak jest, bo ona mówi, o jasna cholera, zapomniałam, że ona działa w moim uniwersum, ale nie w tym. Tak, 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 tak działa, Więc tu honor. Pścier... Pścier... Tak, zwracamy, ale, ale wciąż, jest to, wciąż jest to jakaś deus ex machina, bo e, tak. jeżeli, zwłaszcza, że pamiętajmy, że geneza kamieni nieskończoności jest strasznie skomplikowana mhm. i w sumie do końca nie wiemy jeszcze, skąd one się wzięły, przez kogo zostały wykute. Prawdopodobnie przez Eternalsów, ale musiałbym mhm. doczytać lore. E, w w, tak czy inaczej, Raczej... W... Poza, poza tymi dwoma aspektami to tak, no, gdyby nie Doctor Strange i gdyby nie oczywiście jego sojusz z Watcherem, to, to nic by się nie stało. Faktycznie brakowało mi też tutaj, na to liczyłem trochę, bo to jest taki moment, żeby w ostatnim odcinku to ujawnić, Uchylają ja rąbka tajemnicy. Znaczy, kim jest ta rasa tych, tych, tych obserwatorów? No, pewnie to będzie w drugim sezonie, tak? Znam Bardzo życie. fajna uwaga. Mhm. Ale, ale brakowało mi jakiegoś, jak to się ładnie mówi, jakiejś prospekcji, czyli pre mhm. premonition, tak? Jakiej, jakiejś informacji dotyczącej tego, co będzie w przyszłości, mhm. co, co, czego możemy się spodziewać. I to może by też ujawniło trochę i wyjaśniło motywację Watchera i tego właśnie, dlaczego na przykład on nie może interweniować. Tak, tak. Nie może interweniować, ale robi wyjątek dla czarnej no, wdowy tak. i puszcza ją do innego świata, gdzie sobie może żyć. Więc jakby no, Gamora, pamiętaj, która pojawia się... Czarna wdowa musiała zostać zrehabilitowana. Tak? Gamora pojawia się znikąd. Jest ta niekonsekwencja w łamaniu tej przysięgi Watchera jest bezużyteczność postaci jest ta magiczna strzała, która się pojawia zesłana przez, no właśnie nie Watchera, ani nie Boga, więc nie wiadomo przez scenarzystów Opidyna. jest słaby plot twist, ten moment, w którym Killmonger mówi, yeah, ja może wezmę kamienie dla siebie i zrobię z nimi, mm, jeszcze nie wiem to też jest słabe, więc są dwa jasne punkty tego odcinka to jest, a przepraszam, jeszcze jedna rzecz no i to, że Altron nagle stwierdził, nie no, nie będę wykorzystywał full swojej mocy nie zniszczę ich jednym stryknięciem Właśnie. Gościu no to... uniwers Gościu w ósmym odcinku, który był fantastyczny, na moment zmieni się w Galaktusa i pożera całą galaktykę. Hmm. Ale nie, chłopaki, będę was strzelał promieniem laserowym. O Jezus, tak. to naprawdę było głupie. Więc naprawdę to jest jeden z najgorszych odcinków. I... Ale dobra rzecz oczywiście to było wykorzystanie, o tym nie wspomnieliśmy, bo pojawił się ten wątek Hydry nie, nie bez powodu, ponieważ jest tam ta, ten byt cyfrowy, tak, który tak, tak, tak. zainfekowany zostaje. zostaje Doktor. Haltą. Ziman czy jakoś tak. Nie, nie pamiętam. Tak. Nasty German Scientist wiadomo, mm -hmm. musi być taki. I jakby jestem w stanie zrozumieć na takim planie postludzkim taką walkę dwóch bytów cyfrowych w sumie. To mi się bardzo no, podobało. Fine, tylko, tylko, tylko problem polega na tym, że ten wartościowy pomysł pojawił się w ósmym odcinku. Tak? Że tak. A Wielki stroił. To było w ósmym odcinku, dziewiąty tylko to jakoś tam pociągnął dalej. To też się, tak, też się dziwię, że trafiałem na tą Black Widow. A ona nie mówi, Hej, słuchajcie, bo cały poprzedni odcinek to zbierałem tego wirusa i w sumie powinna mieć taką strzałę i to jest sposób na pokonanie. Ale wszyscy mówią, nie, 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 Black Widow, nie odzywaj się, bo my mamy Infinity Stone Crusher. Tak. What? Przecież cały poprzedni odcinek służył do setupu, do tego, co ma się stać w tym odcinku. Więc naprawdę słaby odcinek, ale po prostu źle napisany. Mm -hmm. Naprawdę źle napisany i. Ten odcinek ratuje Strange Supreme, bo na szczęście wraca i jest bardzo fajną postacią i fajne mają pomysły na jego moce nawet, tak? te pancerze, wykorzystanie ktulu i tak dalej. No i oczywiście Thor, którego okrzykiem bojowym jest Viva Las Vegas. to było przepiękne. To było przepiękne, ale naprawdę to jest jeden z najgorzej ocenionych przeze mnie odcinków, jakby Killmonger miał był mnie jakieś takie 5 na 10, a ten odcinek ma takie 4,5-5 na 10, naprawdę słaby odcinek. Ale mam swoją alternatywną wersję. Moja alternatywna wersja jest oparta na Altronie, który przebił się przez wszystkie ściany multiversum, ale odkrywa, że jest coś jeszcze. Jest warstwa nad, która nazywa się Meta i przechodzi do świata Disney'a. I zaczyna zaczyna, jak zaczyna zabijać bohaterów Frozen, zaczyna wyżynać Indian i Pocahontas. Zaczyna wchodzić do świata Pixara, rozrywa Wally'ego na części, albo Woli dołącza do jego armii jako dodatkowy robot. A, a potem robot. czyści całe konto Boba Egera. Mało tego, przechodzi do świata Star Wars. Zabija Vadera jednym ruchem głowy, wyżyna te postacie, ale to widzimy tylko jako taki szybki montaż, bo prawdziwa fabuła zaczyna się, kiedy wchodzi do naszego świata. I zaczyna zabijać aktorów i aktorki, którzy grają postaci w świecie Marvela. Jeremy, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, za ten pozew, który poszedł w stronę Marvela. Zginie w wielkich męczarniach, nie wiadomo dlaczego. E, I na koniec wchodzi do biura Kevina Feige i tylko się szeroko uśmiecha, Kevin Feige jest posrany. I koniec. To... Dobra, to, okay, to... I nie, 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 to jeszcze nie koniec. Scena finałowa. Widać tylko, jak ktoś zakłada rękawice, zakłada dwie katany i mówi: To chyba tylko ja zostałem, żeby to posprzątać. I wchodzi Deadpool. I ty skończysz. Okej. Okej. No, przebiłeś, przebiłeś. Przy, przyznaję, przyznaję ci order satysfakcji intelektualnej. Nie jestem w stanie wymyślić nic, co będzie bardziej. bardziej. Znaczy, to jest. To jest... To jest świetne. To jest świetne w tym posraniu, absolutnie. Tak <grym> i, ja. najlep na, ta, i najlepsze jest w tym wszystkim to, że rzeczywiście to pokazałoby gigantyczny dystans, jaki ma do siebie Disney i już wiemy, dlaczego to nie zostało zrobione i nigdy nie będzie. <grym> tak, jakby to, to byłoby bardzo deadpoolowe, hmm. ale cieszę się, że Ci się podobało. I mam nadzieję, że naszym słuchaczom i widzą też. Wystawmy końcowe noty, czy takie ostatnie komentarze. No, ja, ja bym chciał powiedzieć tak. Ten serial miał dwa naprawdę świetne odcinki, z czego jeden wybitny, jeden świetny i powiedziałbym jeden bardzo dobry. Ten wybitny to był dla mnie, co gdyby Doktor Strange stracił serce zamiast rąk. Świetny to było, gdyby Altron zwyciężył. Ten, jakby to był tak dobry, przedostatni odcinek, że finał po prostu tak słabo napisany sprawia, że ten odcinek przedostatni wydaje mi się jeszcze lepszy niż mm -hmm. kiedy go obejrzałem za pierwszym razem. I ten bardzo dobry, nie sądziłem, że to powiem, bo mi się tak na początku nie podobał, to jest Zombies. Jest taki luźny, taki pokazuje, to jest najbliższe właśnie tego mojego ostatniego pomysłu. co gdyby odcinek był Bonkers, gdybyśmy tam wprowadzili zombie? Albo gdyby wszyscy się zmienili w wilkołaki, pożali się nawzajem? Takie, albo na przykład, co by było, gdyby bohater, nasi superbohaterowie byli w średniowieczu? Albo gdyby powstali w latach 90., tak? a nie Aha. w 2010 i tak dalej, i tak dalej. Więc to wiesz, jakby pokazuje mi, jak bardzo nie wykorzystano tej formuły. Ja to mówiłem przez cały ten nasz odcinek dzisiaj, że mniej remiksów, a więcej nowatorstwa i inwencji twórczej. I wiesz, kiedy można było to uzyskać? Gdyby te reguły antologii były przede wszystkim spięte. Na zasadzie, na jakiej robi się Love, Death and Robots, czyli co odcinek inna ekipa kreatywna. Uh -huh. Było tylko dwóch scenarzystów: AC Bradley i Matthew Chauncey. AC Bradley był jednocześnie showrunnerem tej serii. Napisał 9 odcinków, czy 10 właściwie, bo tego 10 nie widzieliśmy. I one mają podobne zabiegi one naprawdę mają podobne zabiegi i są pewnymi remiksami. Ja czytałem parę wywiadów z A.C. Bradley'em i on mówił bardzo ciekawe rzeczy. On mówił, że robił śmielsze rzeczy, ale mu zabraniano. A raz zabroniono mu, powiedziano mmm, to już robi Guardians of the Galaxy Vol. 3. Mhm. Więc powiedział, god damn. innym razem zrobił coś, ktoś powiedział, mmm, to już robi Thor Love and Thunder, bo połączył Thora z Guardians of the Galaxy na przykład. To są fajne rzeczy, chociaż też są jakimiś tam remiksami. Więc nie wiem, na ile ta... Ta jego kreatywność została ukręcona, ale dwóch scenarzystów czasem nie wystarczy. A jak się robi taką antologię. To tym bardziej zachęca się do tego, żeby mm. wykorzystać różne kreatywne umysły do napisania scenariuszy. Więc... Zgadzam się w tym aspekcie scenariuszowym, bo jedno chciałem podkreślić, to znaczy bardzo mi się podobało to, że nie eksperymentowano z wyglądem postaci, że zachowano, i tutaj stąd było moje zdziwienie, że zachowano większość aktorów, którzy mm -hmm. grali postacie oryginalne, albo dobrano genialne zastępstwa voiceoverów. Tutaj jeszcze raz gratulacje i propsy dla aktorów, którym to się udało dokonać. Bo ja byłem święty. Przekonany, że słyszę e, Roberta Downey Jra Juniora i Scarlett Johansson, to było niesamowite. E, i, I mówię o tym dlatego, że e, jest taki jeden przykład e, Avengersów, którzy się nie udali kompletnie, to znaczy gra wideo w, o Avengersach, mhm. która, no nie znaczy, którzy nie wyglądają tam jak Avengersi, to jest pewien problem. I nie brzmi. Tak, i nie brzmi. I dokładnie ten, ten sam problem cierpi antol antologia Star Wars Visions. E, też ze stajni Disneya, która jest moim zdaniem koszmarna. E, pod wieloma względami, ale to już jest osobny temat kompletnie. I, i wydaje mi się, że akurat w odniesieniu do światów. Ym... Tak spójnych, fantastycznych, transmedialnych, eksperymentowanie z wizerunkami postaci z kreską i z głosem odbyłoby się ze szkodą dla całości koncepcji. Ale pełna zgoda, że eksperymentowanie narracyjne, scenariuszowe, które jest wizytówką MCU, gdzie mamy tajkiego wajkiki, który robi, robi rzeczy, bo on zawsze robi rzeczy. I mamy z drugiej strony Van Planaha, który robi dramat szekspirowski. I dlatego to działało. Tak. tak. Zabrakło, faktycznie zabrakło mhm. tej, tej swobody. I ja też, z jednej strony, chwaląc mocną stronę seriala, a z drugiej strony, e, ganiąc twórców za niekonsekwencje, no, muszę pochwalić voice aktorów. To znaczy, Skalę <ścjalę> Johansson, właśnie chciałem powiedzieć. Aktorka, która zagrała Black Widow, oszukała mnie. Jakby jej intonacja, nawet chrypka, e, rytmika, akcent. Wszystko brzmiało tak jak Scarlett Johansson. Tak samo aktor, który zagrał Tony'ego Starka, również. Dokładnie to samo frazowanie, dokładnie ta sama uh -huh. intonacja, co za talent. I aktor, który zagrał, zastąpił w pewnym momencie Hugo, Hugo Wivinga, który grał hmm. e, Red Skull tak, w oryginalnym um, um, Captain America, czyli pierwszym filmie The First Avenger, został zastąpiony przez voice aktora w Infinity War w Endgame i zagrał znakomicie i ten sam gość zagrał tutaj w odcinku 8 i 9 Altrona i był fenomenalny, był znakomity jako Altron. To nie był ten oryginalny okay. aktor, który zagrał Altrona, tylko właśnie ten sam voice actor, który zagrał także Red Skull i fenomenalnie wypadł, ale właśnie ci aktorzy pokazali mi, jak na przykład Mark Ruffalo, który gra halka na początku Zombies, to jest koszmarnie zły voice acting, to jest najgorszy voice acting, naprawdę to się wybiło, to jest zabawne, bo ja nie zacząłem po kolei tych odcinków, ja o. zacząłem od Zombies, zacząłem od Zombies i usłyszałem głos Marka Raffle i powiedziałem, o nie no chyba to nie będzie taka jakość, więc no niestety było paru aktorów, którzy nie dociągnęli, a było paru, którzy sobie dali lada jak w Benedict Cumberbatch fenomenalnie, czy tam tam Hiddleston znowu, ale dla mnie to jest niezrozumiała niekonsekwencja. Jeżeli część aktorów na Udam się udało sprowadzić, a część musimy zastąpić, to dlaczego nie zastąpić wszystkich? Może, może, może to nie jest właściwa logika to, co proponuję, ale jednak ta dzięki voice actorom udało się to uratować, bo oni są naprawdę czasem nieodróżnialni. I też może pochwalić gościa, który zagrał... Aktorsko spider mana bo to także nie powrócił mm -hmm. Tom Holland, tylko, tylko gościu go zagrał, także naprawdę wielkie czapki z głów dla nich, dla tych kilku odcinków, które mi się bardzo podobały, ale generalnie powiedziałbym, to jest seria, która dostaje ode mnie 6 na 10, bo to jest seria niewykorzystanego potencjału. I niestety po prostu takich remiksów i mam trochę takie wrażenie, że my tymi naszymi alternatywnymi wersjami pokazujemy przynajmniej, jakby wyglądało wzięcie głębszego oddechu kreatywnego. Absolutnie. I moja ocena jest wyższa, ale tłumaczy się dlaczego. Dlatego, że obejrzałem Star Wars Wyrzysk. Dlatego, że Viva Las Vegas. Tak, Viva Las Vegas. Zobaczyłem, jak można, jak można spieprzyć antologię animacji okay. osadzoną w uniwersum. Myślę, że tutaj obroniono się przez większość z tych błędów. Jest spójnie pod względem estetyki, pod względem lore tego świata. Nie ma eksperymentów, które niszczą kompletnie tkankę tej rzeczywistości, na co jestem mocno wrażliwy bo bardzo nie lubię takich rzeczy, o wiele łatwiej jest odczynić fuck-up fabularny, ponieważ można sobie zrobić wersję what if, zwinąć fabułę. Mhm. E, to będzie prawdopodobnie zrobione w odniesieniu do X-Menów, zobaczymy. Mhm. Ale taka jest moja robocza hipoteza, że tak on zostanie włączony w multiversum, żeby, żeby jednak zachować te postaci, do których się przyzwyczailiśmy. Jasne, nie jestem w stanie wyobrazić innego Magneto. I, i zresztą First Class, cała seria... Przepięknie pokazała, jak to należy zrobić, że wprowadzamy taką postać na scenę, nawet jako isterek, nawet jako e, jakiegoś wizytującego aktora przez jeden dzień na planie, wszystko jedno, żeby było tylko taki akcencik drobny. I dlatego mnie się osobiście bardzo podobał pomysł włączenia. Tam prawdopodobnie gdzieś nie dało zastąpić tych oryginalnych aktorów i bardzo mi się podobało też to, że modelowano twarze na, na, na bazie tamtych postaci. To mówię jako ktoś, kto, kto cierpi na częściowo, prozopagnozję i zapomina, jak wyglądają twarze i mnie, mnie można w bardzo łatwy sposób skonfundować w takim świecie, dając inne modele postaci. Ja już nie będę wiedział, z kim mam do czynienia wtedy, więc tu moja ocena jest wyższa, natomiast zgadzam się z Tobą w 100 jeżeli chodzi o ocenę odcinków. Dla mnie też absolutnie na pierwszym miejscu jest ten odcinek z Doktorem Strangerem, na drugim <laughs> miejscu jest ósmy. Tu Zombies byłby troszeczkę niżej, ale prawdopodobnie ten, ten, ten odcinek z T'Challą byłby u mnie na pierwszym miejscu, bo uwielbiam Guardians of the i sam, sama możliwość zobaczenia, jak kolekcjoner został sklepany przez no, nowych, nowych strażników, była bardzo sympatyczna. Ja mam głęboką nadzieję, że drugi sezon nie przywróci postaci z, pierwszej, z pierwszego sezonu, bo to, to mhm. już by moim zdaniem zarżnęło całkowicie ideę tego serialu. Może powrócić Strange Supreme, na pewno powróci Watcher, może jakaś postać powrócić, ale bardzo bym sobie życzył, żeby po pierwsze Pojawiły się takie postacie jak Deadpool, pojawiły się takie postacie jak Blade, żeby to mm -hmm. była szansa na wprowadzenie fantastycznej czwórki, żeby był Shang-Chi. x mm -hmm. o, o, o. Ale, ale to jest ta szansa, żeby sięgnąć do katalogu Marvela. Oczywiście ja rozumiem, dlaczego Marvel na przykład nie chciałby wprowadzić postaci, która będzie miała swojego aktora w MCU, mm -hmm. ale jeszcze nie wiedzą jakiego. Tak. Ale w przypadku Blade'a wiedzą. Wiedzą, że to będzie Mahershala Ali, mm. może się pojawić już teraz, prawda? Mm -hmm. Drogo, Mało powiem. tego, mógłby się pojawić Wesley Snipes jako Blade. Ja nie mam nic mm -hmm. przeciwko. Z, jeden z najlepszych castingów aktorów w, w historii pre Marvel Cinematic Universe Marvela. Mm -hmm. Nawet Ben Affleck jako Daredevil może wrócić. Fuck it. E, więc to jest jedna rzecz, której bym sobie życzył. A druga rzecz, której bym sobie życzył, to jednak większa odwaga artystyczna i więcej. Scenarzystów, więcej osób odpowiadających za historię. Niech te historie nie będą, są połączone, ale niech będą świetne, niech będą wyzywające, niech będą artystyczne, niech będą jak Love Death and Robots. My Love Death and Robots możemy krytykować, ale one są naprawdę różnorodne, te historie, prawda? I ten drugi sezon nie był lepszy niż pierwszy, zdecydowanie, ale nie da się odmówić tego, że każdy odcinek był jakąś przygodą. I był inną inny. przygodą, był tak. inny też gatunkowo, a tutaj jednak były dość zbliżone gatunkowo do siebie te, te odcinki. Więc to jest My Take, to był też Your Take, i też zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Jeżeli podobały Wam się te odcinki, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się nie podobały, to dajcie, bo chętnie przeczytamy kontrrecenzję. w sensie. No staramy się zawsze wydobyć te esencje z odcinków. Nie mówimy o, o takich detalach, że podobała nam się bardzo ta scena, chociaż o tym faktycznie mówimy, ale może nie odcinek po odcinku i nie scena po scenie. Mówimy o tym, co rzeczywiście się wybiło, czy to, co też wniosło coś do świata, do postaci, albo faktycznie było czymś oryginalnym. E, I chętnie poznamy odmienne punkty widzenia. Chętnie też poznamy, jakie są Wasze opinie o naszych pomysłach, które gdzieś tam się kreatywnie pojawiły, bo generalnie Krzysztof powiedzmy wprost, mamy taki pomysł, żeby robić trochę więcej odcinków bez schematów, w których pozwolimy sobie na popuszczenie wodzy fantazji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Absolutnie. Zbyt dużo zajmowałem się teorią, żeby troszeczkę zajmie no Światotworzenie właśnie. jest miłe. To jest jako, jako taki eksperyment myślowy, intelektualny. To jest, to jest ciekawe, zwłaszcza, że jesteśmy w zasadzie przyzwyczajeni głównie do snucia historii, a wyobrażanie sobie tego rodzaju scenariuszy światotwórczy, o, no, to jest interesujące to może w nas następnym takim kreatywnym odcinku pogadamy o mojej wizji Batmana, którą się z tą podzieliłem, a ty będziesz musiał dotrzymać mi kroku i zupełniać świat, który tworzę. No, no, ciekawy postaram pomysł. Się, postaram się. Pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu i jak to robicie na YouTubie, na Boga kliknijcie ten cholerny dzwoneczek. Nawet jak klikniecie <śmulny> dzwoneczek, to często mam problem z tym, żeby do was dotrzeć. Kliknijcie dzwoneczek mój, kliknijcie dzwoneczek Krzysztofa i bardzo źle to zabrzmiało, dlatego już kończmy. <śmulny> tak jest.